Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie, w której porozmawiamy o tym, co się dzieje wokół Polski z Polską, ale oczywiście główną osią są wydarzenia związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Natomiast była też taka wizyta, można powiedzieć bezprecedensowa, bo Andrzej Duda i Donald Tusk polecieli za ocean, zostali podjęci przez Joe Bidena, pytanie czy też przez oficera prowadzącego Joe Bidena, no w każdym razie polecieli, wrócili, nie zagryźli się, ale nie będziemy się skupiać na tym, prawda, czy Donald Tusk gryzie, tylko na aspektach strategicznych. A moimi Państwa gościem jest pan Marcin Hagmajer z Narodowej Akademii Informacyjnej. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Na początku oczywiście proszę o łapki w górę, o subskrypcję, o komentarze, o wsparcie kanału. Dane są w opisie. No właśnie, audiencja udzielona przez Bidena, Tuskowi i Dudzie. Można powiedzieć, no wszyscy sobie zadawali pytanie, dlaczego obaj. No tam oczywiście mieliśmy tutaj publicystów z jednej i z drugiej strony, którzy tłumaczyli, że to prawda, Tusk jest tylko dodany na przyczepkę, inni mówili, że Duda jest tylko dodany na przyczepkę, no ale tak naprawdę wiemy, w jakiej kondycji jest Joe Biden, no to z kim oni się tam spotkali, kto by, że tak powiem, ustawiał Tuska i Dudę, mówiąc kolokwialnie, do pionu, bo chyba nikt się nie oszukuje, że to temu miało służyć. Oczywiście. Spotkali się bez wątpienia ze swoimi głównymi organizatorami systemu organizacyjnego nad Wisłą, czyli po prostu z funkcjonariuszami, oficerami służb jankeskich i dostali dyspozycję, co mają robić, kiedy i jak. I widać, że te ich wojenne retoryki, które w ostatnich tygodniach, którymi w ostatnich tygodniach nas w zasadzie tutaj obdarowywali, no zostały stępione, ponieważ no nie w tej kolejności to wszystko ma się odbywać, jak oni by sobie życzyli, ponieważ to nie oni decydują, co ma się tu odbyć, oni mogą tylko co najwyżej swoją opinię wygłosić, natomiast polecenia trzeba wykonać, bo jeśli nie wykonają, to zostaną zamienieni na takich, którzy już wykonają na pewno. Więc widać, że pojechali po instrukcję i z instrukcjami wrócili. Natury i jakiego rodzaju to były instrukcje? Czy to są przygotowania do jakiejś prowokacji? No bo mieliśmy taką sekwencję zdarzeń. Alarm ze strony Roberta Fico, przebąkiwania Macrona o tym, żeby państwa NATO, nie NATO, państwa NATO, myślę, że warto zwracać uwagę na tą semantykę. Wysłały wojska na Ukrainę, gdzieś mówiło się o Odessie, no i generalnie wiadomo, że to miałby być niewielki kontyngent, no ale ostatecznie, bądź co bądź, my tu jesteśmy państwem frontowym. Teraz jest, dodajmy do tego jeszcze wielki krzyk i wielki rejwach o to, że na pół minuty przeleciała jakaś rakieta przez terytorium polskie, mówi się, że rosyjska. No i właśnie, czy to nie są przygotowywania do prowokacji, czy też może podobnie jak dwa lata temu Stany Zjednoczone występują w roli tego, kto ściąga cugle, a może popuszcza, bo to są różne, że tak powiem, hipotezy krążą w infosferze. Można to rozpatrywać na wiele punktów. Przede wszystkim zacznę od analizy strategicznej. No Stany Zjednoczone w tej chwili po przyjęciu Szwecji do NATO straciły pakiet kontrolny wraz z innymi państwami anglosaskimi, czyli Wielką Brytanią i Kanadą, na ten 51% pakiet kontrolny, jeśli chodzi o potencjał sterowniczy w NATO, i w tej chwili NATO staje się bardziej europejskie i niemieckie dzięki przyjęciu Szwecji i Finlandii, o co zabiegały Niemcy, więc
Pole manewru Stanów Zjednoczonych się, jeśli chodzi o działania strategiczne, kończy, dlatego że w tle mamy wojnę o pieniądz i ta wojna jest przez Chiny i państwa BRICS wygrywana. I w zasadzie możemy mówić tutaj o przebudowie układu sił w tym grajdołku euroatlantyckim. I coraz większą rolę będzie odgrywał Berlin, no i związany z nim mniej lub bardziej Paryż, stąd te poczynania posunięcia Macrona. Niemniej należy patrzeć również z punktu widzenia operacyjnego, a tu możemy się posiłkować danymi wywiadu białoruskiego, który mówi wyraźnie głosem szefa wywiadu, szefa służby tamtejszej KGB Iwana Tertela, zwanego Jankiem czy Janem Ciercielem, Polaka z Grodna, że w Białymstoku są szkoleni, jest tak zwanych 7 chorągwi, w tym jedna najważniejsza w Białymstoku. Dywersanci antybiałoruscy, czyli ci emigranci białoruscy, którzy zostali przewerbowani przez wywiady NATO, no do działań dywersyjnych przeciwko Białorusi. Raz. No i to, co powiedział 20 lutego lub około 20 lutego prezydent Łukaszenka, że jest szykowana wielka prowokacja przeciwko polskiej ludności z udziałem wywiadu amerykańskiego. On użył określenia oficjalnego polskiego, ja użyję określenia polińskiego, i to wszystko ma być zrzucone na stronę rosyjską i białoruską, żeby uzyskać ten tak zwany casus belli. Generał Iwan Tertel cały czas mówi, że służby NATO, czy państw NATO, jak to woli, używają algorytmów niemieckiej piątej kolumny i grup dywersyjno-sabotażowych z roku 1930, jakich używała Abwera i Sicherheitsdienst przeciwko Polsce w przededniu ataku na Polskę. Więc no, jesteśmy w podobnej atmosferze, jeśli chodzi o czynniki tutaj operacyjne. Strategicznie wygląda to na szczęście dla nas inaczej, na nieszczęście operacyjnie wygląda nawet dużo gorzej, bym powiedział, ponieważ my nie jesteśmy nawet podmiotem, a przedmiotem działań. O ile druga RP miała jeszcze swoje elity, swój homeostat, to trzecia RP, a już w ogóle Polin, Ukropolin, no nic takiego nie posiada. Są to po prostu kolaboranci państw NATO i Unii Europejskiej. No i wszelkie działania, które w ostatnich tygodniach nasiliły się, służą temu, żeby nas włączyć do działań wojennych po stronie ukraińskiej. Także pomyślmy może, jak może wyglądać scenariusz takiej prowokacji. Czy to właśnie kolejny jakiś incydent rakietowy? No bo teraz mamy na bazie tego incydentu rakietowego, można powiedzieć, kolejne wzmożenie. Wzmożenie, które tam jest nawoływanie, żeby wydalić ambasadora, bo się nie stawił na wezwanie polskiego MSZ-u, gdzie ambasador nie ma w ogóle takiego obowiązku zgodnie z prawem międzynarodowym, no ale niedouczeni dziennikarze oczywiście o tym nie wiedzą. Mamy takie wzmożenie, mamy też jakby wzmożenie powodowane tym, że no, na Ukrainę spadają rakiety, dlaczego myśmy tego nie zestrzelili, że zaraz Ukraina upadnie i tu będą Rosjanie u bram, no, biorąc pod uwagę tempo działań na froncie rosyjsko-ukraińskim, które przypomina pierwszą wojnę światową, no jest to całkowicie absurdalne. No ale pomyślmy sobie, czy może będzie, jak już mówimy o algorytmach niemieckich, no była taka prowokacja dnia 31 sierpnia roku pańskiego 1939. Miała ona miejsce w mieście Gliwice. Zresztą polecam odwiedzić, bo byłem raz i całkiem pozytywne na mnie wrażenie spowodowało, ale można odwiedzić tamtejszą radiostację. Czy właśnie dojdzie do zajęcia jakiejś radiostacji? Nie wiem, czy jest radiostacja w Suwałkach.
No ale załóżmy, że w takich Suwałkach dojdzie do zajęcia radiostacji i to będzie asumpt do wkroczenia, czy nie wiem, gdzieś pod Lublinem. No, przypomnę, że na Suwalszczyźnie, nieopodal Suwałk jest no, radar wielki NATO obsługiwany przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Jest to strefa wyjęta spod kontroli rządu w Warszawie. I również można sobie w ten sposób to wyobrazić. Jak to mogłoby wyglądać? Scenariuszy jest tak dużo i wiele możliwości, tym bardziej, że my nie mamy żadnego kontrwywiadu, a służby tutejsze no, w zasadzie odgrywają rolę kolaborantów Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Izraela, a także o zgrozo Ukrainy. Łatwo sobie wyobrazić, no próby już mieliśmy w Przewodowie, w Zamościu pod Bydgoszczą. Pamiętajmy, że Ukraina wciąż dysponuje bardzo dużym arsenałem broni, którą posiadła po upadku Związku Radzieckiego, dlatego że była na Ukrainie stacjonowały potężne oddziały radzieckie. Ukraina była no, po zęby uzbrojona w roku 1991-92. I te zasoby wciąż jeszcze ma i można się spodziewać, że być może ktoś pomyśli, żeby zostały po raz kolejny użyte i na przykład wraz z laboratoriami broni biologicznej, którą przecież Jankesi produkowali, ale nie tylko, również Niemcy na Ukrainie, wojska rosyjskie i władze rosyjskie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ oskarżyli o to właśnie sekretarz Nuland, która się w końcu przyznała do tego, więc taka broń nałożona, prawda, na te pociski, środki przenoszenia może być użyta przeciwko ludności polskiej. To im zabroni. No na pewno nie żadna z sił politycznych w tym oficjalnym obiegu funkcjonująca, ponieważ po pierwsze nie ma swoich, że tak powiem, oddziałów i służb, no i nie, mediów, które mogłyby ludzi informować, a propaganda, która jest tłoczona do głów poliniaków, przypomina jako żywo propagandę covidiańską i tą szczepionkową. No i coraz więcej obywateli skłania się do tego, żeby jednak włączyć się po stronie Ukrainy do wojny. No to powiedziałbym, że jest troszeczkę przerażające, jeśli większość się skłania ku temu. Chciałby się zapytać, czy jest jeszcze jakiś ratunek na to. Większość skłania się przynajmniej ku temu, żeby pomoc humanitarną tam na miejscu nieść, a duża część, coraz większa się skłania ku temu, żeby wejść w bezpośrednie działania operacyjno-strategiczne wojskowe, nie rozumiejąc czym to jest, bo gdyby rozumieli, to by nawet nie pomyśleli o czymś takim. Czy jest ratunek? No oczywiście jest. No przede wszystkim na szczęście po tamtej stronie państw BRICS działają i zarządzają tym wszystkim ludzie racjonalni, tacy jak przewodniczący Xi Jinping czy prezydent Putin, ale także czy mówimy o władzach w Iranie czy władzach białoruskich, to widzimy, że są to ludzie, którzy działają w sposób no, bardzo cywilizowany i nie dają się sprowokować. Gdyby tamta strona posiadała takich polityków jak poszczególne państwa NATO, no to być może już do konfrontacji doszłoby dawno temu, być może już w roku 2022. Na szczęście sytuacja geostrategiczna na szachownicy zmienia się na korzyść państw BRICS i to od współpracy rosyjsko-chińskiej będzie już coraz więcej decydowało się, jak rozbroić tę minę, którą jest po prostu no, stacjonowanie tu grup sabotażowo-dywersyjnych na terytorium
państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na terytorium Polin czy ziem polskich. I tutaj jest nadzieja. No przede wszystkim w wojnie o pieniądz, bo to wszystko się kręci koło tego, kiedy ten kurek z pieniędzmi na te dywersyjne działania się skończy. No ale w takim razie no jednak żyjemy, jak to by powiedział Korwin, w tfu demokracji, skoro większość jest za pomocą Ukrainie, no czy nie można przypuszczać, że dojdzie właśnie do takiej sytuacji, że Polska sama, nawet popychana delikatnie lub nie popychana przez nikogo, lub po prostu właśnie z własnego rozpędu wkroczy w tą prowokację, wkroczy w konflikt ukraiński, czego nie będą dotyczyły właśnie natowskie gwarancje bezpieczeństwa i może nie staniemy się państwem stricte frontowym, natomiast już no, nie będziemy państwem, które jest, nie jest stroną wojującą, co się wiąże z pewnymi jakby konkretnymi rozwiązaniami i konkretnymi konsekwencjami. No biorąc pod uwagę, jak wygląda obecna scena polityczna i jak wyglądają przede wszystkim działania obecnie służby wobec wszystkich, którzy mają inne zdanie, a zauważmy, że oczywiście względem prawdziwych lub domniemanych ruskich onuc zawsze było przyzwolenie na różnego rodzaju działania, ale chyba obecny rząd ma dużo większy kredyt na przekraczanie granic prawa, w polityce wewnętrznej mówię, aniżeli rząd poprzedni. No, choćby to, że na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stoi jawny Ukrainiec, no to widzimy, do czego to prowadzi, tak? Tutaj wiele kwestii postaram się w pigułce wymienić. Pierwsza sprawa to proszę zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię. To znaczy kilka miesięcy temu ogłoszono, że 28 marca, więc za kilka dni, ma dojść do spotkania w Warszawie rządu ukraińskiego. Ja używam celowo określenia polińskiego, bo to z Polską i polskością nie ma nic wspólnego, raczej z antypolonizmem. W ostatnich tygodniach sprawa przycichła, ale niczego nie odwołano. Pytanie, co jeżeli dojdzie do tego spotkania, co zostanie tam ustalone? Kwestia następna. Zastępca szefa sztabu generalnego tak zwanego Wojska Polskiego, generał Karol Dymanowski mówi o możliwości stacjonowania tu do 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich tu na naszym terytorium. Oczywiście jest to są to opowieści z czapy, dlatego że no, na samej Okinawie i Japonii stacjonuje raptem ponad 50 tysięcy żołnierzy jankeskich. Ta liczba się zmniejsza. Skąd nagle państwo tak pogrążone w chaosie i w kryzysie jak Stany Zjednoczone mogłyby sobie pozwolić na coś takiego? Więc wygląda tu na to, że za tym wszystkim mogą być działania, stać, mogą stać działania Berlina, który oczywiście może wykorzystywać siłę jankeską do tego, wykorzystywać i wygrywać swoje sprawy, także napuszczać Polaków na Ukraińców. Zobaczmy na ten strajk rolników, który jest no, w interesie skonfliktowania bezpośredniego Polaków z Ukraińcami, być może nawet wojny polińsko-ukraińskiej, a etnicznie to już byłaby wojna polsko-ukraińska oczywiście. Bo no, są obserwatorzy, rolnicy, którzy twierdzą, że no, organizatorzy tego strajku są powiązani ze stroną ukraińską. Zresztą działają w tak dziwny sposób, że no, niczego nie wygrywają, a mimo to wszystko to się nasila. Natomiast drugą stronę prowokują. To jest kwestia inna. Jeszcze inna sprawa jest taka, że oczywiście kwestia tej tak zwanej rakiety,
która miała przelecieć nad terytorium Polski, no to już to przerabialiśmy, prawda, przewodowo Zamość pod Bydgoszczą, no to, to nie ma przypadku w tym, że zostało to powiedziane właśnie teraz, w nocy z 23 na 24 marca, po zamachu terrorystycznym pod Moskwą, tak, żeby odwrócić uwagę od tragedii, która się wydarzyła w Rosji, a gdzie wszelkie ślady prowadzą właśnie na Ukrainę. Więc to wszystko ma temu służyć i co tu się stanie, no to już nie zależy od czynników niestety wewnętrznych, dlatego że no te czynniki wewnętrzne nie są bynajmniej w najmniejszym procencie systemem autonomicznym, tylko systemem samosterownym. Przypomnę, przypominania nigdy za wiele. Z definicji Mariana Mazura jest to taki system, który potrafi się sterować, ale bynajmniej nie we własnym interesie, tylko właśnie w interesie w tym wypadku wybitnie obcym i przeciwko nam. To zanim jeszcze o tym zamachu pod Moskwą też chciałem, żebyśmy parę zdań powiedzieli, ale prosiłbym o rozwinięcie tych sformułowań na temat strajku rolników i tego, że tych działań organizatorów, no bo ja rzeczywiście w niektórych miejscach, bo byłem na paru protestach, pobrzmiewały takie hasła, ale trochę mam wrażenie w inną stronę płynące niż to, co pan mówi, to były hasła typu: my jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi, ale żadnego polexitu. My jesteśmy za Ukrainą, ale nie chcemy tutaj ukraińskich produktów rolnych, więc klasyczne za, a nawet przeciw. A tutaj no, mówi pan o działaniach, które mogą prowadzić do konfrontacji. Tak. Zdecydowanie. Widać, że za organizatorami tego całego protestu stoją no, organizatorzy zewnętrzni, którzy tak tym sterują, żeby po pierwsze nic, absolutnie nic z tych postulatów nie zostało spełnione, ponieważ powiedzmy sobie uczciwie, oczywiście rolnicy mają rację, natomiast nie od dzisiaj ten problem jest. Problem z ukraińską żywnością jest od grubych kilku lat i nagle teraz zostało to na początku roku nagłośnione i zostało to do takiego stopnia wyolbrzymione i wykreowane, żeby właśnie konfrontować się, zablokować granice. No postulat blokady granicy. I w tym momencie proszę zwrócić uwagę, że no, jest problem z przepływem no, sił i środków czy broni dla Ukrainy. I dlatego premier Tusk mówił o militaryzacji granicy z Ukrainą i działania, które mają na celu oczywiście ochronę no, bezpieczeństwa dostaw broni i żywności dla Ukrainy. No to do tego to prowadzi, bo jeżeli nad rolnikami przeleciał myśliwiec bombardujący, nawet jeśli on jest archaiczny, Su-22, to wystarczy, że przekroczy barierę dźwięku. No, może to być kasus podobny do tego, jaki stosowali Jankesi w czasie wojny wietnamskiej, że gro ludności cywilnej ginęła od przekraczania przez myśliwce bariery dźwięku. Więc do tego na szczęście nie doszło, ale sam zamysł już był bardzo no, wrogi i niepokojący. Kolejna sprawa. Na tych strajkach wprost mówi się o zagrożeniu ze strony Chin. Widziałem takie postulaty, takie hasła. Również kwestia jest taka, że no, wprawdzie pomagajmy Ukrainie, ale nie naszym kosztem. No to co? No to albo pomagamy, bo jeżeli pomagamy, to właśnie naszym kosztem. No to tak jak pan mówi, jestem za, a nawet przeciw, tak? Więc jest to widać bardzo sterowane przez organizatora zewnętrznego. Nie ma to, jest tutaj chaos, jest to wszystko tak robione, żeby te postulaty nie zostały spełnione.
Jest na tych strajkach wiele organizacji, które ze sobą nie są skoordynowane, a wręcz przeciwnie, są ze sobą skonfliktowane. No i choćby są politycy, którzy mówią o tym, że mają dowody na to, iż organizatorzy tego są powiązani z agroholdingami i SBU nawet. Mówił o tym choćby Krzysztof Tołwiński. No to teraz właśnie wątek rosyjski, jeszcze zamach pod Moskwą, Krasnogorsk, Galeria Krokus, duża liczba ofiar, ujęci zamachowcy powiązani z kołami islamskimi, do zamachu się przyznaje Państwo Islamskie. No i Stany Zjednoczone powtarzają z uporem maniaka wręcz, że nie można tego przypisać Ukrainie. Ja muszę powiedzieć osobiście, że ja im wierzę, natomiast zapytajmy się, czy państwo islamskie może być przez kogoś sterowane, czy może zostało nawet przez kogoś stworzone? Jasna sprawa, już dawno temu wywiad syryjski, prezydent Bashar Assad przekazał dowody międzynarodowej opinii publicznej, także w ONZ, że za działaniami tak zwanego ISIS stały służby jankeskie, brytyjskie i izraelskie. Przypomnę zamach w Gucie, który był dziełem służb MI6 i dowody na to przedstawiły zarówno władze syryjskie, jak i wspierające je władze rosyjskie, dlatego nie doszło do bezpośredniego ataku na Syrię, tak jak to miało miejsce w przypadku Iraku czy Libii. Dlatego również, że no, Rosja stanęła w obronie Syrii. Przypominam, że zarówno batalion Azow, jak i grupy dywersyjno-sabotażowe SBU, także tu na naszym terytorium szkolone, były szkolone właśnie według tych samych algorytmów, jak te grupy radykalnych dywersantów islamskich z ISIS. Pamiętajmy, że władze rosyjskie przechwyciły tych dywersantów, którzy zmierzali właśnie w kierunku, od strony Briańska w kierunku granicy ukraińskiej. To nie jest przypadek. A druga sprawa to, co powiedziała na świeżo rzecznik Kremla o powiązaniach z Waszyngtonem zamachowców. To już jest bardzo grube oskarżenie, ale miejmy na uwadze to, iż 7 bodajże marca ambasada jankeska w Moskwie ostrzegła swoich obywateli przed możliwymi zamachami terrorystycznymi, tak? W Rosji. Nagle. W lutym wspomniana Wiktoria Nuland, Żydówka z Ukrainy, która no, pod nazwiskiem Nuland się kryje tu i jest odpowiedzialna za produkcję broni masowego rażenia na Ukrainie, co udowodniły wojska i władze rosyjskie. Powiedziała, że niedługo Putin i Rosja dostanie grubą niespodziankę. No i jeżeli się te fakty ze sobą powiąże, a znamy już z historii, jak CIA przygotowywało dywersyjne działania terrorystyczne czy kolorowe rewolucje, to można z podręcznika CIA nawet z internetu ściągnąć. Nie tylko CIA zresztą, również DIA, wywiadu wojskowego, czy NSA. No to bierzemy jeszcze pod uwagę opinie byłych oficerów służb jankeskich, takich jak Scott Ritter, czy przebywający na stałe w Rosji były funkcjonariusz NSA Snowden, no to oni mówią wprost o zaangażowaniu pośrednim i bezpośrednim w szkoleniu, czy to Azowa, czy właśnie ISIS, no władz w Waszyngtonie, więc to, co powiedziała Maria Zacharowa, jest tu bezcenne.
No to jest właśnie bardzo interesujące. Zastanawiam się, czy ten zamach będzie przyczynkiem do dalszej eskalacji, bo to też się zapowiada, to może być też taka trochę samospełniająca się przepowiednia, że będzie jakieś dokręcenie śruby w polityce wewnętrznej. No to by było akurat dosyć logiczne, ale czy na przykład możemy się spodziewać jakiejś kolejnej ofensywy, nie wiem, otwarcia na Ukrainie kolejnego frontu, na przykład mówi się o nowej ofensywie na Charków. No, z całą pewnością Rosja przymierza się do ofensywy, która będzie takim ciosem decydującym no, odseparowania tej tak zwanej Ukrainy Wschodniej, czyli Noworosji od tej Ukrainy, bo o to toczy się gra, żeby Ukraina nie miała dostępu do tych uprzemysłowionych terenów Noworosji i dostępu do morza, bo jedno i drugie jest wykorzystywane przez państwa NATO do dywersji przeciwko Rosji. I no, taka zwasalizowana i rolnicza już Ukraina, rolniczo-urzędnicza, no, będzie mniejszym zagrożeniem dla pokoju w Europie. Więc niewątpliwie Rosjanie nie odpuszczą tych rosyjskojęzycznych terenów uprzemysłowionych, które no, zostały do Ukrainy przyłączone przez Chruszczowa w roku 1954 przy reformie Związku Radzieckiego. I to miała być taka rekompensata, prawda, za okres stalinowski, gdzie Ukraina dosyć mocno ucierpiała, choćby pamiętamy taki Hołodomor, czyli Wielki Głód. No, ale oczywiście zostało to później wykorzystane przez Brzezińskiego, analityków i strategów jankeskich, żeby zadać cios w serce Związkowi Radzieckiemu poprzez oderwanie Ukrainy od Rosji. I od tego się zaczęła no, destabilizacja w Europie jako system domina. No, tutaj pociągnęło to później państwa Europy Wschodniej powiązane z Układem Warszawskim, będącymi członkami Układu Warszawskiego i RWPG, i na koniec zniszczenie samej Jugosławii. To właśnie nieprzypadkowo o tym mówię, dlatego że właśnie 24 marca minęło 25 lat, a więc ćwierć wieku od bombardowania Jugosławii. Przypomnę, że władze w Serbii obecnej, władze w Belgradzie mówią, że pokazują dane swoje medyczne, że przepraszam, Serbowie są na pierwszym miejscu w Europie, jeśli chodzi o zachorowalność na raka. A z czego się to bierze? A z tego, że NATO użyło zakazanej broni ze zubożonym uranem, który zatruwał gleby i wody Serbii, i to powodowało no, straszne w skutkach cierpienia i konsekwencje ludności cywilnej serbskiej, i tego mamy efekty. 12 marca również minęło 25 lat od wejścia III RP i państw Europy Środkowej do NATO. I oczywiście no, te 25 lat członkostwa w NATO to jest nieustanne 25 lat konfliktowania się ze wszystkimi i wszędzie. Przypomnę, Irak, Afganistan, wcześniej Jugosławia, teraz Ukraina, a jeszcze wcześniej była Libia. Czyli różne kontynenty, różne rejony świata, w których bynajmniej żaden Polak i polsko myślący człowiek nie miał żadnego interesu w tym, żeby tam uczestniczyć, więc byliśmy dodatkiem do imperialnych działań neokolonialnych Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, państw anglosaskich, czyli Commonwealth, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii oraz Unii Europejskiej. Przypomnę, że minister obrony Kosiniak-Kamysz mówi, że no, tak zwane Wojsko Polskie będzie gotowe na przełomie już 24 i 25 roku do bycia aktywnym członkiem sił szybkiego reagowania Unii Europejskiej, które mogą wejść na Ukrainę. No to jest mocno niepokojące. Nie mamy już czasu chyba, żeby za bardzo to rozwijać, więc musimy kończyć, ale na pewno jeszcze do tematu wrócimy. Tu stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był pan Marcin Hagmajer z Narodowej Akademii Informacyjnej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do łapek w górę, do subskrypcji, do komentarzy, także do wsparcia kanału. Dane są w opisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.